Siemanko, cześć, witajcie w kolejnym vlogu. Zobaczcie sobie, co u nas się dzieje. No jest za, je, coś tam. Naprawdę jest super, jest świetnie. Śnieg pruszy, ale to tak grubymi płatami, że no momentalnie się go zbiera. Coraz to więcej, coraz więcej. No i postanowiłem, że nagram wam taki krótki wstęp, bo nie wiadomo, co będzie później, jak wam będę dogrywał cały ten odcinek. Właśnie brat tutaj dojeżdża i rura. Rura maszyna. No, no, no. Dawaj na dwa koła, no co ty to? No na dwa koła nie pójdzie maszyna? Nie będę starał. Miał... się wszystko. Miała być jazda na dwóch kołach. Nie. Ale sypie, nie? Konkretnie. No. To w ogóle co ten? To się ma internety, no nie? No. Siema, siema. Siema, siema, zima jest, zimy nie ma, ale jest. Ale jest. Dobra. Słuchajcie, dzisiaj temat na vloga. Ciekawe pytanie i oraz pytania. Pierwsze moje pytanie, jakie będzie tutaj z komentarzy do brata: skąd bierzesz na to wszystko pieniążki? Ale to pytanie ci zadam dokładnie w dalszej części vloga. A dzisiaj, właśnie teraz, możecie pisać pytania do Q&A pod tym vlogiem. Im więcej pytań, tym lepiej będzie co odpowiadać. Może przy piwie. Dobra, do następnej części, tak? Tak. No, hej. Siemanko, czytajcie ponownie w tej zimowej scenerii. Jestem tu oczywiście z tym człowiekiem, tam patrzcie, ej. No. Powiesz to jeszcze raz. Wszyscy na to czekają. Zimowo i spokojnie, siema internety. Coś ty taki skulony, jakbyś, kurde, nie wiem. Zimno. Takie zimno, ciepło jest. Oh. Ojejku. Od razu lepiej. Także słuchajcie, powtarzam wam jeszcze tutaj pytanie, bo nie wiem, czy słyszeliście, czy nie słyszeliście na poprzednim materiale, co tam nagrywaliśmy. Więc jeżeli macie jakiekolwiek pytania tam do tego człowieka, do mnie? No, do tego człowieka, to zadawajcie je w komentarzach. I co? I zrobimy jakieś Q&A, zimowa pora, staniemy sobie gdzieś przy rozrzutniku nowym, czy gdzieś i będziemy nagrywać. No jak widzicie, no nie, schowany, ten zresztą... też nie schowany, bo wyciągnięty, ale czeka już na nowego właściciela, czekamy na decyzję i zobaczymy, czy jeszcze będzie tu stał, czy już jednak odjedzie. Nowy zakup nie schowany, no bo... no bo nie mamy go gdzie wcisnąć, bo to jest trochę... Tutaj jest miejsce, gdzie ładowarka, ale na razie ładowarka... jeszcze stoi. Czeka na klienta. Czeka na klienta, więc spokojnie, ale wszystko z czasem. Dobra, przechodzimy tu do naszych nowych znowu zakupów, które zostały zamówione i doszły. Może na samym początku chciałbym tutaj pozdrowić gospodarstwo rolne Wolica Uchańska. Także bardzo serdecznie tam pozdrawiam. Brat to jak dziecko, musi się bawić. Ja tak patrzę, bo nic się nie chce robić. Powiem ci tak, wstajesz rano, no, otworzysz te włócęta i ciur, i poszedłbyś dalej spać. No. Ale wstajesz rano, otwierasz łoczęta, trąbi ci coś przed bramą, wychodzisz, a tu ci coś podchodzi takiego i mo coś takiego. Tak? No. I może pokazać, co tu takiego jest. Coś tu domówił znowu. Było już otwierane, no to... no musieliśmy otworzyć, musieliśmy sprawdzić. Sprawdzić, bo taki ciekawy... jak widzicie, papierów nie ma. O, to moje. Nie, to jest nie twoje. To jest moja naklejka na ten... no zobaczcie sobie, bo tak, bo na zostaliśmy... ZTS-a. Naklejka co na ZTS-a, jedzie VIP. VIP. Oczywiście to, najszybszy wersji. Tak, no bo do każdego tam zamówienia dostaliśmy. Mamy taki kilka już naklejek. Jakieś tam bolcyki. A co bolcyki? No pokój, no.
bolcyki, no. Będziemy tam sobie gdzieś zakładać, ja też do tego ursusiczka, mniej więcej 30, to wszystko oczywiście pod ursusa, no nie? No. Łącznik jakiś. Wyciągany, krótki. Tak, nie wiem co tam brat będzie włączał tym. Być może ten EHR albo coś. Tu bolcyki. Potrzebne nam są. Tak. Potrzebne nam kilka sztuk takich, więc to już jest do czego innego. A to co tam? A. Właśnie miałem niemiłą przygodę z 900-ką i zakupiony został nowy. To do zapalania? Tak. Byś to wyrwał chyba wtedy. No, jeszcze to tak kurzył, kurde. Nie chciał od policji akumulator. Akumulatory, cóż te ludzie sprzedali, padnie te akumulatory, jak niedzielę tak wyrwał. Tak, a na szczęście akumulatory będą teraz inne. No, no i co, no i zamówimy sobie nowy ten. Spray gun. Spray Zobaczcie gun. Sobie. Spray gun, pistolet gun. No. Nowy. Nowy ten. Do malowania. Gdzieś on się chyba tutaj gdzieś podpina. No. Fajnie, jest fajna sprawa, bo... Raz, dwa i składanie od razu. No. No. Bo tam mamy pistolet, no. Ale mamy od góry tutaj ten plastikowe. Czasami kurczę, już po prostu ta zakrętka, co tam jest, nie trzyma dobrze, przechyli rzadko, a ci się leje po ręce. Jak moje dziecko. Jak moje dziecko. Podmalować gdzieś tutaj i sprzedać. Żebyś ty tak robił jak handlarze. Tu podmalować, tam podpicować, nie. Wyczyścić, wymyć. Jak sprzedawałem odkurzyć 60-40, to nawet jednego bruda nie zdarłem z niej. A dlaczego? Bo właśnie ludzie niektórzy tak chcą, żeby to było. Jak jest jakiś wyciek, to. Żeby był widoczny. Żeby był widoczny. No i po prostu tacy ludzie kupili, żeby chcieli, nawet byli zadowoleni, że nie picowałem do handlu. Ale niestety ludzie mają różne gusta. Są tacy, co tylko po prostu. Chcieliby umyte maszyny, więc ładowareczkę umyliśmy, no tak się świeci, że aż pokaż ją. No przecież już widzieli ją. Ale się teraz świeci ładnie po tym woskowaniu całym. Tak, woskowaniu, żebyś to jeszcze nawoskował. Dobra, pudełko na bok. Przechodzimy do kolejnego, a tam na końcu zobaczycie, co zostało jeszcze. Co my tu mamy? Ja tam tylko uchwyty. Konkretne jakieś. Ile to? 24. 16 LEDów. No. A tu to będzie świeciło. Ale gruby. Ja pierwszy nie zdawałem sobie sprawy, że to takie wielkie będzie. Konkretny. Nie to, co my mamy w tym. No. Kombajnie mamy takie malutkie. To będę. Kurde. To zarąbiste. No. 16... Jak przypiernicze, to. LEDami to aż kurde pługo obróciło obrotowy. Tak jest. I trawa się zapoli, jakby do sąsiada mi ją. Tak, także mamy dwa takie konkretne. Tak. Wszystko z jednego sklepu. Zenox. O! Pudełko do pudełka, a tam to co zrobisz? Gdzie wsadzisz? Nie mam już gdzie. No. A zabierę i sprzedam. Wszystko dla VIP-ów. A tym VIP-y jak? Tak, VIP-y jak? O, i tu właśnie są te wspomniane naklejki. VIP, wydarzenia i plotki. Polsat, kurde, news. Wydarzenia i plotki, to nie wiem co to jest. Pewnie do hamulcy coś, bo tu już widzę coś. Pokaż firmę, co to jest. Fragokowe. No. Pompka hamulcowa. Mhm. A tu? Machle. Male, czy jak to tam mówią? Machle, srachle. Panewki korbowodowe z firmy Machle. No. Niech będzie Machle, bo ja to czytam, bym czytał Male, no ale jak ktoś mi się znowu w komentarzu powiem, to się czyta Machle. Ale nie, bo to się czyta Male. Male. Jeden z drugim się będzie kłócił, jak się to czyta. Łożysko ślizgowe, czyli paneweczki. Dobra. Na bok. Paneweczki są. I lecimy jeszcze z tamtymi rzeczami. Bo tu jeszcze na boku mamy odłożone. Tylko brat to wszystko poprzykrywał. Dobra, my sobie tam spokojnie spakujemy. No i co? Oprócz tego i tego. Bo nam się trochę stół chwieruta. Mamy jeszcze. No. To są te teleskopiki do szyberdachu, tak? Tak, do szyberdachu. Sztuki granitowskie. Granitowskie. No. Drzwi. Jeden do drzwi. I dwie do tylnej szyby. Do tylnej szyby. Tylko mamy. Siłowniki gazowe, wszystko. Wszystko granit. No i takie gumyczki mamy. Bez gumy ani rus. Oczywiście gumy są od C385, tam tych pochodnych, ciężkiej serii. Bo niestety nie idzie dostać tych oryginalnych. A, i filtry paliwa.
I zobaczcie sobie jeszcze są zatorowskie. Zatorowskie filtry paliwa. No. No. Także jeśli chodzi o części, to zmierzamy ku końcu, no nie ku końcowi, z częściami. Wszystko od razu, zgromadzić części. Mamy już wszystkie zestawy. No, tak. Chodź, przejdziemy tutaj bardziej na światło, no. No, zestawy naprawcze są, panewki są. Może jeszcze nie wszystko jest do końca. Tak, ale bo... już zmierzamy ku końcowi. Tak ku końcowi, mówię. Tak. I tak, czekamy na tę głowicę. Głowica powinna być w najbliższych dniach już zrobiona. No i co? I będziemy powoli, jak mechanikowi pogoda pozwoli. Bo znowu coś tu trochę mrozów teraz jest parę dni, a potem mają być deszcze na plusie cały czas, to będziemy to składać i 80 ma się docierać. No nie? Tak. No. Chodź susić jakoś. 80. Co będziemy nim robić, ja pierdzielę. Ja już nawet nie chcę wiedzieć. Tak, zaraz to wywalisz wszystko. Zleci i będziesz zbierał. No i tak, chciałbym kupić ten. No to już było. No, po co ci ochrona? No nie masz ochrony założonej. No zobacz. Dołóż do tego plantekę kawałek. Dookoła. I ochrona będzie super. No. Dokręćmy tylko to. Chcę kupić plantekę od 20 zwykłej rotacyjki i będzie, bo no to wyjdzie na Allegro i se kup. Na ale drogo. Ale tak, na początku... Coś ci tam kwiką. Na razie mi to i tak jest niepotrzebne, ponieważ gdyż aczkolwiek... Nie kosimy w tym miesiącu nic. Ani w następnym. Ani w następnym i następnym. Więc no co gdyby ktoś... Pierwszy będziemy wozić obornik, więc tak, wajek będziemy mieli od prasy. I czego wysmarować i naciągnąć łańcuchy na taśmie, no i to wszystko. Nie będę nic więcej przy nim robił, bo szkoda go dokładać pieniędzy. A, siatka mi się przyda. Może mi ktoś da siatkę za darmo, to wezmę. Dobra, nie chcę słuchać jego głupot, więc słuchajcie. No, kurczę, no przecież chcę sobie pożartować. Siedzę cicho, bo mnie denerwujesz tymi głupotami. Chcę sobie pożartować. No, ruszyłbyś dupę i na ale drogo byś coś znalazł, albo na tym, na Januszogrodzie. Tam są takie rzeczy. Nie ma. No, a nie ma. Ja nie chcę mi się. Mówiłem, zadzwoń do gościa. No, po niedaleko miał części od rozrzutnika, trzeba było gubić, a nie. Gdzie on jest teraz? W Wolbromiu. Jest jeszcze? Ja nie wiem, czy jeszcze jest, bo się wyprowadził, kuwa, do Teksasu wyjechał. Także słuchajcie, jakby ktoś był tam zainteresowany, jeszcze też zobaczyć sobie części, zobaczyć sobie ceny, wszystko udostępnia w tym, w komentarzu będzie przypięte, zobaczcie sobie. I oczywiście tu gdzieś się powinien wyświetlić, podejdę bliżej do rozrzutnika. I tu gdzieś powinien się wyświetlić kod rabatowy, oczywiście ode mnie. To wszystko tak samo zostało zakupione na kod rabatowy. Ale już ile to dokładnie tam płaciłeś, to już nie pamiętam. A ileś tam tego wyszło? Powiem tak. No, bo to uwzględniony został ten kod rabatowy. Tam gdzieś tam jest ta kartka z tą fakturą, ile wyszło za te części. Ja nie będę pokazywał niczyich danych, swoich danych, ani no bo to niczyich, tak, tak widzicie, wszystkie dane są tak samo zdzierane. Po pierwsze jest RODO, a po drugie zaraz coś się podłapie. Tak jak z telefonami. Mają do mnie telefon, numer i zamiast dzwonić o maszyny, to tak. Niektórzy sobie głuchy i puszczają, albo dzwonią i ja odbieram i potem nikt po drugiej stronie nie słychać się zaraz rozłącza, więc... to jest troszeczkę takie, no niemiłe, no nie? No bo to głupie zachowanie jest źle, nie? No. Jakbyś ty nie miał co robić, byś wyzwaniał co do kogoś. Tak, albo ktoś pisze potem w komentarzach, sprzedajesz takie, srakie padło, no. A co, handlarz lepsze sprzedaje? No. Bo nie rozumiem. Ktoś ma do mnie jakieś wąty, to niech przyjedzie sobie i zobaczymy wtedy. Co zobaczymy? Czy będzie taki odważny? Kurwa. KSW będzie tutaj urządzał, patrz ta. No. Ale co? Wziąłem sobie do serca komentarze. Będziemy składać ten rozrzutnik. Trzeba go złożyć, nadstawki. I siatkę muszę wyprostować. Siatka będzie wyprostowana. Ładowarką, jak zahaczyłem pierdzielną, to i no. No i co? I za szybka była. Pojedzie sobie do może właściciela. No. Ale to już nie ten. Nie. Tak. No dobra, kończymy tym tutaj właśnie posiedzeniem. Pokazaliśmy wam, co tam jeszcze dokupione zostało. Oczywiście, jak już wszystko przyjdzie i będziemy składać, to tak samo wam wszystko pokażemy, wyjaśnimy. Nie będziemy dalej kontynuować. No tak jak widzicie, zimowa pora, nic na razie nie będziemy robić. Jak jest w nocy na minusie, to co zrobisz? Tu nic nie będziemy kombinować, jest za zimno. Tak samo, że przyszliśmy tylko nagrać, tak żeby wam pokazać w miarę coś. I coś spływamy do domu, prawda? Nie no, chciałem jeszcze ten. Co chciałeś jeszcze? No ten, wyzwać kogoś na pojedynek. A idę. Żartuję. Może tę zamiatarkę byś w końcu sprzedał?
O, widzisz, brat mi przypomniał. Widzicie, widzowie, drodzy, mili, kochani, mam za latarkę do sprzedania od Bobcia. No, a miałeś ją zmiatać, a teraz będziesz... Będę zmiatał co, błoto. No, a jak chcesz zrobić beton, to i tak nie będziesz zmiatał. Wtedy będzie szczotka w ruch, nie? Tak, ponieważ nie jest nam potrzebna ta zamiatarka, mam zamiatarkę do sprzedania. No. Od Bobka Taski Stira. No, no. Aby był ktoś zainteresowany, pisać w komentarzach, czy odzywać się na fanpage'u, czy w e-mailu, nie ma problemu, idzie wszystko dogadać Powiem tak, stan zamiatarki nie wiem jaki jest. Jest nieuszkodzona i prawdopodobnie chodzi. Nieużywana. Nieużywana przez nas, więc nie mówi, że wykorzystałem ją gdzieś i rozwaliłem i sprzedaję. Nie, nie używałem jej. Nawet ani razu. Ani razu, tylko ją przyjęłem. A na pewno chodzi, bo wąż jest, silniczek, wszystko jest i... No ta pompa nie znam. No tam pompa jest, co ja mówię, bo to silniczek. To na pompę jest, kurde. Już co, sami nawet nie wiem, jak ona stoi już chyba, ile? Drugi rok? Ile? I ona już stoi. 2,5 roku. 2,5 roku w garażu i nawet na oczy jej nie widzę. No, raz widziałem, jak przyjechała ładowarka. No, także dobra, trzymaj się. Tak, tak. I do następnego, na razie. No hej.